Cześć, z tej strony Kebab i witam Was na z życia. Dawno nie było filmu, dwa tygodnie temu był film, który wyszedł jak wyszedł, ale to nie zmienia faktu, że możemy dalej robić dobre filmy. Więc no, dzisiaj opowiem Wam dosyć taką śmieszną historię. No, tak, śmieszną historię, bo nie wiem, czy były takie dwie akcje, a chyba była tylko jedna taka akcja, nie, w sumie były dwie, ale. To kiedy indziej ją opowiem, nie? to zaczynamy. Generalnie jestem w Technikum, to nie jest jakaś taka duża tajemnica i w Technikum jestem na kierunku informatycznym, bo ja jestem technik informatyk i głównie w klasie są sami chłopcy. Powiem wam, że i wiecie jak to informatyce, że niby mądrzy i tak dalej, że wszyscy piątki, szóstki no, prawda jest taka, że wszyscy jedziemy na trójkach, dwójkach, a to nie jest istotne. Ale zdarzają się takie asy, które mają faktycznie piątki, czwórki na koniec, nie? Jednym z tych asów jest Matic. Matic to jest taka dosyć ciekawa postać, ponieważ jeszcze go nie rozgryzłem. W sensie, jestem gospodarzem klasy i z nim dużo razy gadałem. Głównie po to, aby po prostu zrobić sobie zaufanie u niego, nie? <laughs> Jak widzicie, to zaufanie teraz się od odzwierciedla tym, że nagrywam film o nim. Mam nadzieję, że tego nie ogląda. Raczej tego nie ogląda. Jakoś tam on mi ufa, gadaliśmy wiele razy, ale Matic trochę inaczej podchodzi do ocen niż ponieważ moim zdaniem ocena jest po prostu zwykłym numerkiem. W sensie to jest takie, miałeś się nauczyć na sprawdzian, zobaczymy, jak udało ci się nauczyć na ten sprawdzian, tak? I ocena jest właśnie tym wynikiem. Czy jest ona istotna? Ocena jest istotna tylko w końcowej fazie. czyli na przykład, jeżeli teraz... Pewnie niektórzy z was są w 8 klasie, nie? Nie wiem, kiedy wypuszczam ten film, ale jak ja to nagrywam, to jeszcze jest szkoła, więc generalnie jesteście w ósmej klasie. Jeżeli i dla was jest dość istotna ocena, ponieważ potrzebujecie punktów, aby dostać się do liceum. ale jeżeli jesteście w czwartej klasie i za rok będziecie mieli znowu te same e, przedmioty, to w sumie jedźcie sobie na trójkach, czwórkach, bo podstawka jest dosyć prosta, tak? Jedźcie sobie na tych trójkach, czwórkach, dlatego, że ważniejszy jest tylko ostatni rok. U mnie trochę inaczej wygląda, w sensie matematykę teraz ja mogę na trójce robić, wiecie, na dwój, trójce, a matematykę i informatykę, tylko, że mam to samo i w czwartej klasie będę się starał o dobre oceny, ale no, zrobiłem błąd, bo na przykład taką biologię czy chemię napisałem, to ja mam zdane na dwa i biologię i chemię nie będę miał w następnym roku, więc te dwójki będę miał na świadectwie i to jest taki problem, który ja zrobiłem. Nie róbcie tego samego co ja. Jeżeli jakieś przedmioty wam znikają, to postarajcie się, abyście mieli dobrą ocenę z tych przedmiotów, ok? No to jest moje podejście do ocen. Czyli po prostu jeżeli potrafisz jakąś sobie zdać, potrafisz zrobić tak, żeby było dobrze, to zajebiście. Mati podchodzi do tego w taki sposób, że ocena jest ważniejsza od wszystkiego. I zaraz wam powiem. W jakim stopniu jest to ważniejsze od wszystkiego? Więc tak, była historia. Byliśmy mówieni na kartkówkę. Pani chwadni przed kartkówką, poinformowała nas, że będzie kartkówka. Takie 15 szybkich pytań. O oczywiście nie powinna, nie musiała tego robić, ponieważ to była kartkówka. Nie, mogła być niezapowiedziana, ale ona jest miła i powiedziała. Jednakże nie mieliśmy tylko tą jedną kartkówkę, ale mieliśmy jeszcze tam chyba dwa sprawdziane, z czego jeden z polskiego, a z polskiego jest dosyć duży sprawdzian, tak wiecie, ona robi co raz na kilka miesięcy, więc taki mocny pierdolny. nie? Matik nie zdążył się nauczyć na kartkówkę, do tego te pytania były takie szybkie, że on nawet nie zdążył Zajarzyć o co biega, w sensie jakie pytania to mogły być. Chyba coś było z II wojną światową, albo międzyleciem, coś tam nie wiem, 20-lecie, międzywojenne, coś w tym stylu, nie znam się na tym, ale no, wiecie, w którym roku wybuchła pierwsza wojna światowa, albo zakończyła się pierwsza wojna światowa, nie yy, kto był przywódcą Niemiec w 1940, nie, takie pytania, nie znam. Nie pamiętam dokładnie, nie? Pewnie ciekawi was, jak napisałem na tą kartkówkę. Napisałem ją na pałę, dlatego że się nawet nie nauczyłem. Wolałem se powtórzyć Polski, a historię Olać, bo to była kartkówka mało licząca się do średniej. Matik uczył się, ale tak ledwo co? On tak ledwo coś pouczył? Praktycznie w ogóle się tego nie uczył, ale myślał, że coś potrafi. I napisał na dwa. W sumie dwa to też spoko ocena w techniku. Naprawdę, jak pójdziecie do technikum, to wiesz, uwierzycie mi na słowo dwa. To dobre ocena, nie? Jak jesteś takim średnim ucznym, jak ja. I on dostał tą dwójkę, nie? I on tam był taki wkurwiony. <gryw> jedną e, głową o ławkę i krzyknął, że świąt nie będzie, bo taka ratkówka była e, tam chyba dwa tygodnie przed przerwą świąteczną, nie? I on tak jedną w tą ławkę krzyknął, że świąt nie będzie, i cała klasa ucichła. Tak cisza, i nagle. I tak mówimy, Matyk, ale jak to nie będzie świąt? O czym ty gadasz, nie? Będą święta, na spokojnie, a on. Znowu ponosi głowę. Nie będzie. I kolejny raz, nie? Kurwa, sitnem On już się tiltuje. Ja już widziałem, że coś się stanie. Ja już widziałem, że to jest tilt na maxa, nie. I my dalej, wiesz, tam, my dalej się droczymy, mówimy, no święta będą, 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 nie? On już tak totalnie wkurwiony, Świąt nie będzie, zaczął napierdalać na w ławkę. Pan się na niego patrzy i mówi, Mateusz, wyjdź z klasy wyszedł w ogóle jeszcze, jak napierdalał w tą ławkę, to miał na sobie kaptur, żeby zakryć e, swoje łzy Przypominam, mamy 17 lat, pierwsze technikum, koleś się popłakał, bo dostał dwójkę <grym> Nieźle, nie, nie? No i on wychodzi z tej klasy, tam wszyscy oczywiście bekli, mówili, o pierdolę, co za dzieciak, nie? I pani się pyta, czy jest może w klasie jakaś osoba, która potrafi gadać z Matikiem, nie? Proszę, no proszę pani, ja jestem gospodarzem, to ja kilka razy z nim gadałem. Mogę sobie z nim teraz pogadać na ludzie, nie? No to wychodzę do niego, tam patrzę, rozjebany na ławce leży, płacze. Podchodzę i mówię, Matik, wiesz, że trochę, trochę za bardzo wziąłeś to do siebie, nie? Ty tego nie rozumiesz. Ty myślisz, że ocena to tylko... Zwykły numerek w dzienniku, ale dla mnie to coś, wie, dla mnie to coś więcej, rozumiesz? Shit. No dobra, tam sobie wiesz co chcesz, nie? Ale, no ale wiesz, generalnie jesteśmy w technikum. Jedynka czy dwójka, to w sumie dla nas codzienność, nie? Ale spokojnie poprawi się. Ona powiedziała, że możemy poprawiać kartków. O, tu nie rozumiesz! Mieliśmy polski, ja się musiałem uczyć na polski, musiałem się uczyć na angielski. Nie miałem czasu, żeby yy, nauczyć się na historię. Ja mówię, no kurczę, jesteś techniką, masz prawie 18 lat, stary, nie płacz. I w sumie ty chyba jeszcze nie widziałeś kwietnia, bo zawsze w kwietniu jest rozkurwienie, jeżeli chodzi o prawdziwą. Chyba każdy z was w kwietniu miał jakiś taki wielki rozkurw, nie? No to akurat w tym roku było spoko, bo w tym roku kwietnia nie było, ale maj był rozkurwiony nieistotne, ja mówię, no słuchaj, no nie wiesz jak będzie wyglądał kwiecień, tam to dopiero tam to dopiero będzie, nie, rozkurwienie ze sprawdzianami, więc czemu płaczysz o jakąś głupią dwójkę, by the way jakie ty masz oceny, nie, ja tam mi mówisz że masz jakieś czwórki, piątki, wiesz wcale masz czwórki, piątki, ta dwójka to ci to sobie możesz dupę tą dwójką podetrzeć, nie i że praktycznie każdy z nas dostaje takie dwójki i się tym nie przejmuje, ponieważ, no cóż jesteśmy w technikum, nie, a on, no ale ja nie chcę spaść do tak, takiego poziomu jak wy ja, już się, ja się wtedy już kurwiłem. powiedziałem: Słuchaj, Matik, no to, że ty masz dobre oceny, to nie oznacza, że jesteś on nas lepszy, nie? Oceny chyba nie są z tego co wiem wyznacznikiem wartości człowieka. Pójść na siebie, ryczysz na ławce, więc o co ci chodzi, nie? Dzięki kamie, że pogadałeś, dzięki kamie, że praktycznie nic nie zrobiłeś, ale wracaj do klasy, wracam do klasy. I oni tam pytają się mnie, co mi powiedział. Ja mówię, że słuchajcie, wy się cieszcie, że nie dostał jedynki, bo on by prawdopodobnie rozpierwali tą ławkę. I ja teraz nie żartuję, to są autentyczne słowa, które mi powiedział, że jakby dostał jedynkę, to by rozwalił ławkę. I to jest mniej więcej taka osoba. No cóż, no mamy bekę z niego. To nie jest też pierwszy raz. Pamiętam, jak jeszcze na chemii ee, pani rozdawała kartkówki, znowu dostałem jedynkę. <grym> znowu dostałem jedynkę, ale nie istotnie. I on dostał. Eee, trójkę minus, nie? I on, jak usłyszał tą cenę to wstał, podchodzi do pani i tak. Kiedy poprawa? <grym> Autentycznie podchodzi z, od, z wyciągniętą gardą, nie? Do pani, kiedy poprawa? Jakby chciał jej wyjebać w łeb. A mówi, że Mateusz, spokojnie, poprawa będzie, nie? Kiedy poprawa? Kiedy poprawa? co poprawę ja Shit Shitman, co za koleś w ogóle, nie? No a więc takie akcje były. Eee, podobno jeszcze kiedyś na urządzeniach techniki komputerowej. Też yy, poszedł wywajdzić do pana, że dostał dwójkę. Uwierzcie mi, że nie, w, mojej, w mojej szkole dostać z techniki komputerowej dwójkę to jest naprawdę spoko ocena, nie? <laughs> jak ktoś chodzi do mojej szkoły w Elblągu, to wie o co chodzi. Wie o co chodzi. Albo się dowie. Dzięki za wysłuchanie tej historii. Jeśli... nie, nie będę żebrał łapki, ale... Więc no, tak jak zawsze zapraszam was na kanał animatora tej animacji, jak i na mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku, który pojawi się za tydzień spokojnie, pojawi się ten odcinek za tydzień nie będzie już przerwy, tak samo jak na kebaba się niedługo pojawi odcinek jak i na kebab games będą wywalane filmy, więc wracam, jest wielki comeback uuuu, cześć!